Crime Story Short. Strefa zbrodni. Pod koniec lat 80. Japonia była świadkiem jednej z najbardziej przerażających serii zbrodni. Tsutomu Miyazaki, nazwany przez media Otaku Killer, to człowiek, którego życie i czyny stały się mroczną legendą. W cieniu kolorowych neonów Tokio Miyazaki, niepozorny mężczyzna, wiódł życie samotnika, zmagając się ze swoimi demonami. W odizolowanym pokoju wypełnionym setkami kaset wideo z horrorami, mangą i pornografią rodziły się jego najgłębsze i najmroczniejsze fantazje. Fantazje, które wkrótce przekształciły się w brutalną rzeczywistość. W latach 1988-89 Miyazaki dokonał serii brutalnych morderstw na małych dziewczynkach. Jego zbrodnie, popełnione z niespotykaną brutalnością i chłodną kalkulacją, nie były jedynie atakiem przemocy. Były próbą zaspokojenia głęboko ukrytych pragnień, które niszczyły nie tylko życie niewinnych ofiar, ale i jego samego. Tsutomu Miyazaki urodził się 21 sierpnia 1962 roku w Tokio w zamożnej rodzinie prowadzącej lokalną gazetę. Choć rodzina była majętna, a warunki materialne bardzo dobre, życie Miyazakiego od samego początku było naznaczone cierpieniem i samotnością. Miyazaki urodził się z deformacją rąk, co uniemożliwiało mu ich normalne zginanie i sprawiało, że czuł się inny niż rówieśnicy. Ten fizyczny defekt nie tylko sprawił, że czuł się inny, ale również stał się przyczyną wykluczenia społecznego i psychicznych trudności, z którymi zmagał się młody Tsutomu. Rodzina nie potrafiła zaoferować mu odpowiedniego wsparcia. Jego rodzice, zajęci prowadzeniem biznesu, poświęcali mu niewiele uwagi. Tsutomu większość czasu spędzał z dziadkami, którzy stali się dla niego jedynymi bliskimi osobami. W szkole Miyazaki nie mógł liczyć na akceptację. Rówieśnicy wyśmiewali jego deformację, a on sam stawał się coraz bardziej wyobcowany. I choć z początku radził sobie w szkole, stopniowo jego wyniki zaczęły się pogarszać. Był samotnikiem, który unikał kontaktu z rówieśnikami, skupiając się na lekturze książek, komiksów oraz filmów. W 1981 roku, po ukończeniu szkoły średniej, nie udało mu się zdać egzaminów na wybraną przez rodziców uczelnię. To wydarzenie było dla niego ogromnym ciosem. Zawiedzeni rodzice odsunęli się od niego jeszcze bardziej, co spowodowało, że Miyazaki pogrążył się w jeszcze większej izolacji. Nie mając wyjścia, Tsutomu podjął studia na mniej prestiżowej, lokalnej uczelni, gdzie studiował fotografię. Tam miał szansę rozwijać swoje zainteresowania, ale również coraz bardziej zamykał się w swoim własnym świecie. Fotografowanie stało się dla niego nie tylko sposobem na wyrażenie siebie, ale także na wycofanie się z kontaktu z innymi. Z czasem jego zainteresowania zaczęły skręcać w stronę mrocznych i perwersyjnych tematów, a on sam coraz głębiej pogrążał się w świecie brutalnych horrorów i pornografii. Po ukończeniu studiów Miyazaki wrócił do rodzinnego domu, gdzie zamieszkał z rodzicami i dziadkami. To był dla niego bardzo trudny okres. Pomimo, że rodzina była zamożna, nie czuł wsparcia ani akceptacji. Rodzice, rozczarowani jego nieudanymi próbami podjęcia kariery, traktowali go z chłodnym dystansem. Jego relacja z dziadkiem, jedyną osobą, z którą miał bliski kontakt, zaczęła przybierać niezdrowy charakter. Dziadek stał się dla niego nie tylko opiekunem, ale też jedynym powiernikiem, a Miyazaki zaczął wykazywać obsesyjne przywiązanie. Kiedy dziadek zmarł w 1988 roku, Tsutomu był zdruzgotany. W akcie skrajnej rozpaczy, chcąc zjednoczyć się z nim, zjadł część jego prochów. Po śmierci dziadka Miyazaki całkowicie odizolował się od świata zewnętrznego. Większość czasu spędzał zamknięty w swoim pokoju, otoczony stosami kaset wideo z horrorami, pornografią dziecięcą i mangą.
stał się częścią subkultury otaku, skupionej na obsesyjnym zainteresowaniu popkulturą, zwłaszcza mangą i anime. Jego kolekcja filmów zawierała setki kaset z brutalnymi scenami i perwersyjnymi treściami. Te fascynacje zaczęły przenikać do jego życia, a granica między fikcją a rzeczywistością stawała się coraz bardziej rozmyta. W tym okresie Miyazaki zaczął też podglądać dzieci i młode kobiety, fotografując je bez ich zgody. Jego mroczne fantazje stawały się coraz bardziej realne, a potrzeba zaspokojenia tych pragnień narastała. Miyazaki czuł, że jedynym sposobem na uzyskanie kontroli nad swoim życiem była władza nad kimś innym. Jego frustracja, gniew i poczucie odrzucenia osiągnęły punkt krytyczny. Latem 1988 roku w stanie głębokiej depresji Miyazaki postanowił przekroczyć granicę między fikcją a rzeczywistością. Zdecydował, że zrealizuje swoje mroczne fantazje, które od dawna tłumił w sobie. Jego ofiarą miała być bezbronna, niewinna istota, nad którą mógłby sprawować kontrolę. Pod koniec sierpnia 1988 roku Miyazaki po raz pierwszy wyruszył na przedmieścia Tokio, aby znaleźć swoją ofiarę. Tego dnia 4-letnia Marie Kono bawiła się sama przed domem. Miyazaki, jeżdżąc samochodem po okolicy, wypatrywał odpowiedniej ofiary. Kiedy zobaczył samotną dziewczynkę, postanowił działać. Zatrzymał samochód, wysiadł i zaczął rozmawiać z Marie, udając przyjaznego nieznajomego. Zaproponował, że zabierze ją na przejażdżkę i pokaże coś interesującego. Niewinna i nieświadoma zagrożenia Marie zgodziła się i wsiadła do jego auta. Miyazaki zawiózł dziewczynkę do odległego, zalesionego terenu Hano w prefekturze Saitama, około godziny drogi od miejsca, gdzie mieszkała Marie. Na miejscu Miyazaki wyprowadził Marie z samochodu i w głębi lasu zaatakował ją. Dziewczynka, nie rozumiejąc, co się dzieje, była całkowicie bezbronna. Miyazaki brutalnie ją zgwałcił. Dziecko płakało i błagało o pomoc, ale w odległym miejscu nie było nikogo, kto mógłby ją usłyszeć i uratować. Po dokonaniu gwałtu Miyazaki zaczął dusić Marie. Trzymając ją za szyję, zacisnął dłonie tak mocno, że dziewczynka przestała się poruszać. Kiedy upewnił się, że dziecko nie żyje, zaciągnął ciało głębiej w las. Następnie wrócił do samochodu i odjechał. Kilka tygodni po morderstwie Miyazaki wrócił na miejsce zbrodni. Zwłoki były już w zaawansowanym stanie rozkładu. Miyazaki zrobił kilka zdjęć zwłok, prawdopodobnie po to, by zachować pamiątkę swojej zbrodni. Następnie w makabrycznym akcie odciął jej dłonie i stopy, które zabrał ze sobą do domu. Przez jakiś czas przechowywał te makabryczne trofea w swoim pokoju. Po pewnym czasie spalił szczątki, a popiół i zmielone kości zebrał do plastikowej torebki. Kilka miesięcy po morderstwie Miyazaki zaczął psychicznie znęcać się nad rodziną Marie. W październiku 1988 roku wysłał do rodziców dziewczynki pocztówkę, na której napisał: Marie, zwłoki, kremacja, badanie. Rodzice Marie byli przerażeni, ponieważ wciąż nie mieli żadnych informacji o losie swojej córki. Miyazaki nie poprzestał na tym. W lutym 1989 roku wysłał do nich pudełko zawierające fragmenty kości i zębów dziewczynki oraz zdjęcia jej ubrań. Do przesyłki dołączył również list, w którym opisał, co zrobił Marie, drwiąc z ich cierpienia. Po pierwszym morderstwie Miyazaki kontynuował swoje zbrodnicze działania. Pod koniec 1988 roku ponownie zaatakował. Jego drugą ofiarą była 7-letnia Yu Sato, którą porwał 3 października. Podobnie jak w przypadku Marie, zgwałcił ją, a następnie udusił. Po zamordowaniu dziewczynki porzucił ciało w lesie.
Po jakimś czasie wrócił na miejsce zbrodni, aby zrobić zdjęcia ciał. Kilka miesięcy później, 12 grudnia 1988 roku, Miyazaki popełnił kolejne morderstwo. Tym razem ofiarą była 4-letnia Erika Namba. Miyazaki zwabił ją do swojego samochodu, obiecując podwiezienie. Zawiózł dziewczynkę na parking w odległej okolicy i zgwałcił ją na tylnym siedzeniu swojego samochodu, a następnie udusił. Po zamordowaniu dziewczynki schował jej ciało do płóciennego worka, który następnie spalił. Do rodziny Eriki wysłał kartkę z makabrycznym opisem zbrodni, wywołując u nich przerażenie i ból. Ostatnie morderstwo, którego dokonał Miyazaki, miało miejsce w czerwcu 1989 roku. Jego ofiarą była 5-letnia Ayako Nomoto. Miyazaki spotkał ją przypadkowo, kiedy bawiła się sama na podwórku. Ponownie w dobrze znanym sobie scenariuszu zwabił ją do samochodu pod pretekstem zabrania na przejażdżkę. Zawiózł ją do swojego domu, gdzie zgwałcił i udusił. To morderstwo było szczególnie brutalne, ponieważ Miyazaki postanowił rozczłonkować ciało dziewczynki. Odciął jej głowę i ręce, a resztę ciała zostawił na parkingu w Tokio. Głowę Ayako przechowywał przez pewien czas w domu, gdzie robił jej zdjęcia, kontynuując swoją makabryczną dokumentację zbrodni. Następnie, aby pozbyć się dowodów, włożył resztki ciała Ayako do torby i wyrzucił je do rzeki. Część głowy i rąk spalił w piecu, a popioły zachował. Kiedy w końcu pozbył się ciała, wysłał do rodziny list, w którym opisał swoje zbrodnie. Miyazaki nie był w stanie powstrzymać się przed kontynuowaniem swoich przerażających działań. Każde kolejne morderstwo było dla niego nie tylko sposobem na zaspokojenie swoich chorych pragnień, ale także formą kontroli nad życiem i śmiercią. Jego działania były coraz bardziej odrażające, a potrzeba ich powtarzania stawała się nie do opanowania. To wszystko doprowadziło do jego aresztowania w lipcu 1989 roku, kiedy próbował zwabić kolejną, tym razem szczęśliwie uratowaną ofiarę. Tego dnia Miyazaki zauważył dwie siostry bawiące się przy stawie w parku na przedmieściach Tokio. Podszedł do jednej z nich i próbował ją namówić, aby z nim poszła. Chciał ją zwabić do swojego samochodu pod pretekstem zrobienia kilku zdjęć. Dziewczynka początkowo nie rozumiała, czego od niej chce, ale Miyazaki nie przestawał nalegać. W pewnym momencie chwycił jej rękę i próbował siłą zaciągnąć do samochodu. Starsza siostra dziewczynki natychmiast pobiegła do domu, by zaalarmować ojca. Ten szybko dotarł do parku i na miejscu zastał Miyazakiego, który usiłował rozebrać 4-letnią córkę. Widząc to, zaatakował Miyazakiego. Wywiązała się krótka szamotanina, po której Miyazakiemu udało się uciec. W panice zostawił na miejscu zdarzenia aparat fotograficzny oraz kilka osobistych przedmiotów. To właśnie te przedmioty okazały się kluczowe w jego późniejszym zidentyfikowaniu. Ojciec dziewczynek, wściekły i zdeterminowany, zgłosił zdarzenie na policję. Po kilku dniach śledczy, analizując znaleziony aparat, odkryli, że znajduje się w nim klisza, która zawiera zdjęcia zrobione przez Miyazakiego. Na podstawie tych zdjęć oraz informacji od świadków, policja zaczęła prowadzić dochodzenie, które ostatecznie doprowadziło do ustalenia tożsamości podejrzanego. Kilka dni później policja przeszukała dom Miyazakiego. Został zatrzymany na miejscu. W momencie aresztowania był spokojny i nie stawiał oporu, jakby w ogóle nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Kiedy policjanci zaczęli przeszukiwać jego pokój, ich oczom ukazał się widok, który przeraził nawet doświadczonych funkcjonariuszy. Na półkach znajdowały się stosy mangi, zdjęć i kaset wideo. Na każdej z nich widniały ręcznie napisane tytuły. Z początku wydawało się, że jest to jedynie kolekcja horrorów i pornografii. Jednak po bliższym przyjrzeniu śledczy natrafili na coś znacznie gorszego. Pośród setek nagrań były także te, które Miyazaki nagrywał samodzielnie.
Materiały te dokumentowały jego zbrodnie. Zdjęcia i filmy przedstawiały ofiary, a także makabryczne sceny z jego domu, gdzie przechowywał trofea w postaci odciętych części ciał. W tym mrocznym archiwum były także nagrania z jego normalnego życia, filmy z rodziną, wspomnienia z dzieciństwa, które kontrastowały z potwornościami, jakie zarejestrował. Policjanci, przeszukując jego kolekcję, zrozumieli, że mają do czynienia z seryjnym mordercą. W trakcie przesłuchań Miyazaki początkowo milczał, nie okazywał żadnych emocji, a jego twarz była pozbawiona wyrazu. Jednak kiedy policjanci zaczęli konfrontować go z dowodami, powoli zaczął przyznawać się do popełnionych zbrodni. Jego chłodna, beznamiętna postawa była przerażająca dla śledczych, którzy musieli słuchać jego opowieści o tym, jak zabijał niewinne dzieci bez żadnych wyrzutów sumienia. Sprawa Miyazakiego stała się sensacją medialną. Japońskie media nadały mu przydomek Otaku Killer ze względu na jego obsesyjne zamiłowanie do mangi i anime. Społeczeństwo zamarło, nie mogąc pojąć, jak człowiek zanurzony w subkulturze otaku mógł dopuścić się tak potwornych czynów. Miyazaki stał się wrogiem publicznym numer jeden, a sprawa wywołała w kraju moralną panikę związaną z wpływem popkultury na młodych ludzi. Podczas przesłuchań Miyazaki przyznał się do popełnionych zbrodni bez większych emocji. Opowiadał o nich jak o czymś, co było nieuniknione, jakby opisywał epizody z makabrycznego filmu, w którym brał udział. Wydawał się zupełnie oderwany od rzeczywistości, a jednocześnie niezwykle szczegółowo opisywał każdą ze swoich zbrodni. Stwierdził nawet, że z jego perspektywy przemoc wobec dzieci była dla niego formą sztuki. Czegoś, co pozwalało mu wyrazić siebie w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie potrafił. Podczas procesu, który rozpoczął się w 1990 roku, obrona postanowiła dowieść, że Miyazaki nie jest poczytalny. Jego adwokaci twierdzili, że był nieświadomy swoich czynów i że jego umysł został wypaczony przez lata izolacji, psychicznych cierpień i uciekania w świat fantazji. Lekarze psychiatrzy mieli trudne zadanie. Musieli stwierdzić, czy Miyazaki rzeczywiście cierpiał na chorobę psychiczną, która mogła go zwolnić z odpowiedzialności za swoje czyny. Czy też był po prostu zimnym, wyrachowanym mordercą. W trakcie procesu Miyazaki zachowywał się dziwnie. Na pytania sędziów i prawników odpowiadał często w sposób niezwiązany z tematem. Zdarzało mu się poruszać wątki o duchach i istotach nadprzyrodzonych. W pewnym momencie stwierdził, że włada nim szczur i że to właśnie ten szczur zmuszał go do popełniania zbrodni. Słowa te były nie tylko próbą unikania odpowiedzialności, ale także odbiciem głębokiego zaburzenia jego umysłu. Proces trwał wiele lat, a Miyazaki pozostawał w centrum uwagi. Jego postawa, brak skruchy i chłodna obojętność budziły odrazę i strach. W 1997 roku został ostatecznie skazany na karę śmierci. Miyazaki do końca nie okazywał żalu ani skruchy. W swoich ostatnich wypowiedziach sugerował, że to co zrobił było aktem wyrażenia samego siebie, a świat go nigdy nie zrozumiał. Tsutomu Miyazaki został stracony 17 czerwca 2008 roku. Jego śmierć zamknęła jeden z najbardziej przerażających rozdziałów w historii japońskiej kryminalistyki, ale ślady, jakie pozostawił, wciąż są obecne. Manga, anime i inne formy popkultury same w sobie nie są groźne. Są źródłem rozrywki, sztuki i inspiracji dla milionów ludzi na całym świecie. Jednakże jak każda pasja, mogą stać się niebezpieczne, gdy zaczynają dominować życie człowieka, zastępując rzeczywistość fantazją, a wyobraźnia przekształca się w mroczne obsesje. Przypadek Miyazakiego pokazuje, że granica między niewinną fascynacją a destrukcyjną obsesją może być bardzo cienka.
Warto pamiętać, że nawet najpiękniejsze i najciekawsze światy stworzone w mangach i anime nie mogą zastąpić prawdziwego życia i relacji z innymi ludźmi. Długotrwałe zanurzenie w fikcji może prowadzić do wyobcowania i zniekształconego postrzegania rzeczywistości, szczególnie gdy brak jest zdrowej równowagi i wsparcia ze strony bliskich. Ważne jest, aby dbać o własne zdrowie psychiczne, utrzymywać realne relacje i nie pozwalać, aby fikcyjne światy przejmowały kontrolę nad naszym życiem. To wszystko w tym odcinku. Serdecznie zapraszam do komentowania, zostawiania łapek w górę i subskrypcji. Bardzo dziękuję.